Siemano, widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy na trybie Box PvP, czyli tak jak obiecywałem wam na ostatnich odcinkach, pojawia się w końcu odcinek z Box PvP. Ja jedyne co, to muszę włączyć sobie czat, bo tu się wyświetlają jakieś dziwne timery, więc czat wyłączam, aczkolwiek z czasu dzisiaj będziemy troszkę korzystać, ponieważ może później poinformuję widzów, że na tym trybie jestem, ponieważ póki co chcę pograć na ludzi, którzy w tym momencie grają na Box PvP, czyli po prostu pograć z tymi, co na co dzień tutaj grają, a później pójdziemy na One Blocka, na którym jest zdecydowanie więcej ludzi i poinformujemy ich, że jestem na Box PvP i że mogą przyjść mnie zlać. I zobaczymy, jak dobrze uda nam się dzisiaj przetrwać, czy uda nam się w ogóle przetrwać, bo coś czuję, że może być dzisiaj ciężko. Ciężko może być bardzo. Ogólnie, na czym polega tryb Box PvP? Polega on na tym, że wychodzi się na tą jakby, na takie coś. Czekajcie, ja wam to szybko zaprezentuję. Pozwólcie, że włączę sobie flya, na którego mogę używać, bo jestem właścicielem serwera. Tak wygląda mapka, jak widzicie. Trzeba zbierać takie rzeczy jak tam emeraldy, tutaj złoto, albo tutaj takie diamenty. I jak się to zbiera, to później można to wymieniać na coraz to lepsze zbroje. Upgrade'ować tak naprawdę swój ekwipunek. Ekwipunek, który możemy upgrade'ować dokładnie w tym miejscu. Zaczynamy od seta noobka. Później mamy set klauna, set kosmity, set przestępcy, set policjanta, pirata, spidermana, magmy, halka, smoka, demona, herkulesa. No i to póki co tyle. A z tego co widzę, są miejsca na to, żeby robić następne sety, ale to pewnie będzie w następnych update'ach na tym trybie. Dobra, powiem wam tak, ja się troszkę przygotowałem do tego trybu i tak się składa, że tak, po pierwsze wpiszmy sobie kit, wejdźmy sobie w Kitcox Plusa i mamy do odebrania nasz podstawowy kit, czyli na pierśnik magmy. Ej, naprawdę ja od takich rzeczy mogę wystartować mając Kitcoxa? Widzowie, wychodzi na to, że Kitcox się bardzo opłaca, bo tak naprawdę startujecie już od tego momentu. Ej, to jest bardzo szybko, to ja aż tak nie chcę. Ja aż tak nie chcę, dobra. Przede wszystkim tak, mam trochę mystery boxów, tak jest, widzowie, to już mogliście zauważyć, więc na pewno sobie dzisiaj te mystery boxy, przynajmniej część z nich otworzymy. Póki co sobie odłóżmy je do Ender Chesta, bo nie chciałbym ich stracić. A teraz wpiszmy sobie kit i zacznijmy sobie od podstawowego kitu gracz. Chciałbym po prostu zacząć od takiej, wiecie, od podstawy takiej, o której wy też musicie zacząć, żeby wiecie, żeby było sprawiedliwie i tak dalej. Żebym mógł zobaczyć, co to znaczy zacząć od totalnego zera. Dobra, lecimy sobie w takim razie, wychodzimy stąd, żeby wyjść na tą arenkę i wyłączamy sobie szybko. O nie, zobaczą mnie tu. Muszę włączyć Vanisha, bo oni by mnie tu zobaczyli, od razu za mną by ruszyli. I to jest troszkę niesprawiedliwe. Ja pójdę sobie tutaj za tą linię i przejdę się za to od razu. I tutaj już za tym odpalam sobie tego Vanisha. Patrz tu, uwaga, dobra, odpalamy. I teraz tak, na shifcie, żeby mnie nie zauważyli, i kopiemy to. O nie, idzie tu jakiś ziomek do mnie, Proszę, zostaw mnie, proszę i mnie nie bij, Nie, on tu się do mnie skrada, czuję, że on to robi. Najgorzej, jak on tu przyjdzie, jak on mnie zacznie bić, to przecież ja padnę jak mucha padnę. Dobra, nie widzę go tu póki co, nie wiem gdzie on jest, ale nacisnął shifta jak stał tu obok, chyba że wpisał spawna, może też na spawna poszedł, jest taka możliwość, dobra. Okej, nie ma tu nikogo, dobra. Ej, to jest stresujące, nawet jak się tutaj gra, że nie wiadomo, czy ktoś zaraz nie przyjdzie i mi nie spuści tutaj, prawda, takiego łomotu, że nie będę wiedział, co się ze mną wyprawia. Dobra, zbieramy jeszcze raz, jeszcze sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, idziemy. O, tu są jakieś rzeczy. Zadania, właśnie skończyłeś zadanie. Dobra, zadania. Zobaczmy zadania. Dziennie stanie się zabijaką, okej, czyli trzeba zabić 3 graczy, zniszcz 300 diamentowych bloków i zniszcz 50 dowolnych bloków. Okej, ja wykonałem zadanie, nie wiadomo jakie nawet, szczerze, ale wykonałem jakie zadanie i dodatkowo tu widzę, że jakieś rzeczy leżą, rozdymka. Dobra, idziemy na spawna. Zobaczmy, co my teraz możemy zrobić. Co możemy upgrade'ować z tego podstawowego seta do tego seta noobka. W sensie, czy w ogóle jesteśmy w stanie to tak upgrade'ować? Wydaje mi się, że tak. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. A, okej, za te ciasto. Ej, gdzie są te ciastka? Przecież ja miałem te ciastka. A, bo to mi się na rozdymkę zamieniło. Okej. Czyli możemy mieć teraz w tym momencie to. Dobra, ja wolę mieć to. Aha, ja mam tylko jedną rozdymkę. Dobra, czyli musimy pójść jeszcze troszkę pozbierać. Okej, dobra, podlećmy sobie tutaj na szybko. Szybko tutaj i szybko lądujemy w tym miejscu. Ja już na Vanishu nie jestem, więc w każdej chwili mogą mnie bić. A ja nie chciałbym, żeby mnie bili. Dobra, bierzemy to i musimy zdobyć jeszcze jedną rozdymkę. Jeszcze jedna rozdymka, dobra. Nie wiem, czy to chyba trzeba mieć stack jakby tych ciastek, tak to chyba rozumiem. I to się od razu, to co my wykopujemy, to się od razu nam zamienia w te ciastka. Okej, rozumiem. Czyli po prostu musimy mieć dwie rozdymki, wtedy będziemy mieli kill off. Dlaczego go
go chcę, dlatego że będziemy mogli szybciej nim kopać, za czym idzie fakt, że będziemy mogli się szybciej rozwijać i będziemy w stanie tak naprawdę szybciej wyjść na ten wyższy poziom tego seta, a ja nie chcę sobie tak naprawdę zepsuć tej rozgrywki w ten sposób, że otworzę te 24 boksów, prawdopodobnie z nich miałbym taki loot, żebym już nie był najpotężniejszy, albo nie chciałbym też brać kita z Kitcox Plusa, bo to też sprawiłoby, że byłbym no po prostu zbyt potężny na start od razu, więc bez sensu troszkę. Chcę jednak troszkę tutaj pograć tak jak wy musicie grać i dobra, mamy, idziemy na spawn i mamy w tym momencie dwie rozdymki i bierzemy sobie kill off. Dobra, podlećmy sobie tu, ja normalnie nie używam tego, ale chcę używać, żeby szybciej tutaj się poruszać. Dobra, bierzemy kill off. W tym momencie te wszystkie rzeczy możemy odłożyć. Nawet powiem, że więcej, my możemy je wyrzucić, bo są mi zbędne. Widzą mnie gracze w tym momencie. No nie jest dobrze, bo oni teraz ze mną pobijek. No na pewno ze mną pobijek, no. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. I co ja mam teraz zrobić z tym? Dobra, słuchajcie, musiałem odpalić Vanisha, żeby jakoś się tutaj przedostać i lecimy znowu na dół, bo oni ciągle za mną łażą, więc nie da się, nie da się. Tu widzę, że już są. Coś czuję, że mogę stracić ten mój kill of noobka. O nie, nie będzie dobrze. Dobra, wiecie co, polecę na drugą stronę, tak żeby na razie się z nimi tutaj, bo widzę, że ich tutaj jest całkiem sporo, a ja bym chciał jednak mimo wszystko coś, nie coś tutaj, prawda, wykopać. Widzę, że tu jest jakiś gracz, ale dobra. Lecimy. Bierzemy to. Bierzemy to i mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zaatakuje teraz. Bo jeżeli ktoś tu przyjdzie i będzie chciał mnie bić. O, jest tutaj jakiś ziomeczek, który widzę, że ma jakąś chęć mnie zaatakować. O kurczę, dobra, jesteśmy tu, dobra, już widzę, że oni tu są, no i już się zacznie zaraz na mnie fokus, no nie, no najgorzej. Jak ja mam teraz, dobra, ja, wiecie czego potrzebuję? Potrzebuję elytry. Żeby mieć jak uciekać, żeby po prostu... O, dobra, tu mamy Ender Chesta, odłóżmy sobie do tego Ender Chesta, może te wszystkie rzeczy, które mamy, tak żeby nie ryzykować tym. I podlećmy sobie tu, teraz do tego, do tych emeraldów. No trzeba to wykopywać, no nie, no będę z nami ciągle latać, już to czuję po prostu, już lata i już będzie... Patrzcie, i teraz tak, ja wylatuję i mnie bije od razu. Będą mnie bić? Nie chcą mnie bić, okej, czyli nie chcą mnie bić, dobra. O nie, biją się ze sobą nawzajem, dobra. Kopiemy, korzystamy z tego. Nie chcą mnie bić, dobra. Czyli dobrze, dobra, tu. O, wyzerowało się to. Dobra, git, dobrze, że jestem na górze. Teraz możemy sobie tutaj swobodnie kopać, oni mnie nie widzą. O, to jest dobre miejsce. Dobrze, że się to zresetowało. Dobra, wykopmy sobie teraz spokojnie, bo oni teraz póki co mnie nie widzą. Czyli możemy poświęcić dużo czasu na to, żeby tutaj fajnie zdobyć sobie to, co trzeba. Dobra, kopmy najpierw te bloki emeraldów, to jest ważniejsze, bo z nich się dostaje więcej niż te rudy. Więc bierzemy tutaj bloki, by raz, dwa, trzy, dobra. Tutaj, dobra. I teraz tu, z tej strony. Tylko te bloki w sumie się opłaca kopać tak naprawdę, bo jak mam taki wolny kill off, jak mam teraz, póki co, no to tylko to jest tak naprawdę opłacalne w sumie. Dobra, tu. Ja nie wiem, czy ja zaraz już, no nie, ja muszę tam wszystko pokupować w sumie z tego zestawu noobka. No dobra, no ale zobaczymy, może uda nam się to jakoś rozwinąć. Myślę, że jakiegoś jednego mystery boxa moglibyśmy otworzyć, może by nam jakoś leciutko pomógł. Aczkolwiek, póki co nie, jeszcze nie. Chcę normalnie póki co pograć. Chcę normalnie tak, żeby poczuć, co to znaczy tutaj pograć sobie tak, jak większość z was prawdopodobnie gra. Dobra, ej, dobra, nikt mi tutaj nie przeszkadza. Normalnie powiem wam, że jest pełna kulturka. Nikt nie chce mi bić, nikt nie chce mi przeszkodzić. No po prostu, powiem wam szczerze, jestem w szoku. Dobra, bierzemy to, szybko taki, o, dobra. Dobra, zdążyłem spisać spawn. Dobra, już szedł do mnie jakiś gościu. Ale uciekłem od niego. Nie będzie tak łatwo mnie tutaj, nie dorwie mnie tak łatwo. Dobra, bierzemy sobie to wszystko, co ja tutaj odłożyłem. Mamy trochę tego, więc zobaczmy, co my tutaj możemy za to kupić. Możemy kupić miecz. No musimy i tak go kupić, bo z tego co wiem, później tu musimy włożyć stary miecz i ulepszać. Czyli musimy i tak wszystko kupić, co jest tutaj, więc kupujemy po kolei. Dobra, bierzemy to. Weźmy sobie elytrę. To elytra nam się przyda. Weźmy sobie tą zbroję. No i jak ja mam teraz rozmienić rozdymkę na to wszystko? To jest trochę bez sensu tutaj zrobione. No dobra, trudno. No niech będzie tak, jak jest. Odłóżmy sobie tutaj w takim razie elytrę. Albo weźmy ją na razie. Ona nam się może póki co przydać. Ej, dobra, daj mi buty klauna. Dobra, no okej, no to mamy buty klauna w takim razie. Dzięki. Wielkie za buty klauna. Dobra, wyrzućmy w takim razie to i wyrzućmy to, bo tego nie potrzebujemy. Weźmy sobie elytrę. Mamy tylko dwie fajerwerki, to nie jest dobry wynik, to jest, powiem więcej, nawet średni wynik. Ale tu dziś się chyba dało kupować te fajerwerki. Nie da się kupić fajerwerek. Niedobrze. Dobra, wiecie co, otwórzmy sobie jednego mystery boxa. Może akurat mi padną fajerwerki, bo wydaje mi się, że tam możemy je zdobyć. Dobra, uwaga, pyk. Okej, elytra. Elytra demona, co?
Co, to my mamy już elytrę z tego poziomu? No, co jest grane, dobra. No okej, dobra. Czekajcie. To nie wiem, czy jest sens jakby z tym ryzykować. Co my tu możemy zdobyć? Okej, możemy zdobyć Herkulesa i Demona jakby zestawy. Plus możemy odłamki umiejętności zdobyć i winogrona. Okej, to możemy zdobyć w tym mystery boxie. Dobra, na razie wiecie co? Nie chcę tych mystery boxów. Odłóżmy sobie na razie w takim razie elytrę tutaj. Tego chesta możemy wyrzucić w ogóle całkowicie. Dobra, wpisujemy Vanisha, bo tylko tak muszę grać, żeby za mną nikt nie szedł, bo za mną później tłumy idą i nie jestem w stanie nic zrobić. Wiecie co zrobię? Polecę już od razu sobie, albo nie, żeby było, pójdę tu i wybiegnę po prostu gdzieś dalej, trzeba coś po prostu dalej polecieć. Mamy tą elytrę, więc możemy ją jakoś wykorzystać, więc uwaga, wykorzystajmy. Dobra, już tu lecą. Dobra, skitrajmy się tutaj na, po tej stronie, oni nie widzą mnie jeszcze. Ale przybiegli tu i teraz co ja mam zrobić? Dobra, ale oni nie mają setów w ogóle, dobra, git. Lecimy. Dobra, patrz, widzieli mnie. I chyba za mną lecą, chyba za mną będą lecieć, aczkolwiek nie mam pewności. Dobra, polećmy po diamenty, bo mamy zadanie, żeby wykopać 50 bloków diamentów, więc wykopmy to w takim razie. Czy biegnie ktoś za mną? O nie, widziałem, że ktoś tam... Nie? O! Proszę, zostaw mnie. Proszę, nie rób mi krzywdy. Dobra, wejdźmy do środka i kopmy... O nie, to nie. Wejdźmy do środka, zresetowało się akurat. Wejdźmy do środka, żeby tutaj po prostu kopać, to będzie najlepszy sposób, żeby tutaj spędzić sobie jakąś chwilę. Mamy słabe te kill-offy póki co, więc nie jesteśmy jacyś mega mocni, ale trzeba kopać 50 bloków, ja nie mogę, ja nie wiem ile to będzie, ale dobra, siedzimy tu póki nie wykopiemy tego chyba w takim razie, żeby po prostu mieć, wiecie, żeby faktycznie wykopać to co trzeba, bo wtedy zrobimy osiągnięcie jakieś i chyba dostaniemy z tego powodu jakieś bonusy, tak mi się wydaje, może dostaniemy, nie, o, właśnie skończyłeś zadanie, dobra, git, czyli wykopaliśmy te 50 bloków chyba, dobra, no to git, no to elegancko, dobra, jak to wygląda, mamy dwie rozdymki, mamy trochę tych ciastek i wydaje mi się, że te ciastka są dla nas teraz najważniejsze tak naprawdę. Dobra, spawn. Dobra, ale jesteśmy na spawnie. I teraz tak, ja podlecę sobie tu i zrobimy tak, kupmy sobie ten set cały w takim razie. Bierzemy to, mamy set, bierzemy to, już nas nie stać. 32, czyli kurczę, jak to zrobić? Ja bym najchętniej chciał rozmienić tą rozdymkę, nie da się w żaden sposób rozmienić. Szkoda. Dobra, zróbmy tak, odłóżmy sobie na razie tego chesta tutaj, odłóżmy... A, mam tutaj ciastek trochę, to możemy zabrać więcej tych rzeczy, dobra. W takim razie bierzemy tak i bierzemy spodnie i jeszcze nam na buty, no już nam nie starczy na buty, dobra. Okej, więc mamy tak, mamy tego chesta, mamy to, mamy elytrę demona, ją zostawmy sobie póki co. No powiem wam szczerze, że w sumie nie opłacało mi się brać tego napierśnika, bo mam w sumie tą elytrę. I ta elytra jest w sumie lepsza. Lepiej mieć tą elytrę niż ten napierśnik. Wiecie co, na razie sobie odłożę ten napierśnik i to w ogóle wyrzućmy, bo tego już nie potrzebujemy. Dobra, jest git. Odpalamy znowu Vanisha, trzeba tak robić w kółko i lecimy dalej. Ja bym się chciał z kimś pobić może w końcu, może byłoby dobrze komuś spuścić tutaj, prawda, manto, jak to się mówi. Dobra, ale jesteśmy tu, wylądujmy sobie tutaj za tym, okej, Vanisha wyłączamy. Okej, teraz jesteśmy już w grze. Musimy teraz wyczaić kogoś, z kim będzie można tutaj, prawda, zawalczyć. Wyjdźmy sobie, a dobra, zresetowało się, ale git dało mnie na górę. Dobra, gdzie tu jest ktoś, z kim by można było zawalczyć? No, z nimi niespecjalnie bym chciał chyba. Szczy, ale ma ten, dobra, pyk, walimy się. Jest, o kurcze, nie, skutki mocne mi pobił. No nie. Dobra, czekajcie, wpiszmy sobie gamę. O, czemu mi ta gama nie działa? Co jest grane? Jeszcze raz gama. O, dobra, teraz działa. Dobra, mamy set noobka. Nie straciliśmy dużo, straciliśmy tylko hełm. Dobra, wiecie co robimy? Robimy tak. Nie mamy też kill-offa. O nie, dobra. Dobra, bierzemy z kita coś. Kit i weźmy sobie teraz z VIP-a. Mamy tutaj kill of clowna, dobra. Zabierzmy w takim razie kill of clowna. Potrzebuję też buty i główkę potrzebuję. Tyle. Aha, zabrało mi tak wszystko. No dobra, niech będzie. Odłóżmy sobie to wszystko w takim razie. Potrzebuję tylko to, potrzebuję to i potrzebuję to. I tyle, i resztę mamy, tak? Mamy klauna tu, dobra, git, lecimy w takim razie. Lecimy, nie śpimy, ładujemy się tam na tą marękę i idziemy się bić. Dobra, no ja chcę się pobić troszkę, bo jednak kurczę o to chodzi w tym trybie. No niestety dostałem na dziurę przed chwilą, więc no... No niestety, że tak powiem, silny nie jestem. O, ale tu jest ekipa do bicia, ojej, pyk, jeden. Dostaniemy punkty. Jest, 47 punktów. Chodź tu. Iść.
Przepraszam, musiałem coś zrobić. Dobra, wykonaj kolejne zadania i mamy odłamek umiejętności. Idźmy na spawn i... A, mamy problem, bo jestem jakby w bitwie, dobra. Pójdźmy tutaj, bo wystarczy mi po prostu odłożyć to do Ender Chesta. Chcę po prostu odłożyć te odłamki, żeby... Ej! Co jest? Co jest? Nie, no co to było? Dlaczego mnie odrzucało od tej bariery? Ile ja musiałem czekać, żeby mnie z niej nie odrzucało? Dobra, wkurzyłem się. Dobra, chodźcie, walimy się teraz, walimy się tutaj. Zobaczymy, co teraz powiecie na to wszystko. Strój demona i lecimy. A nie, to magma jest. Magma tu, magma, pyk. Lecimy z koksem, klauna wywalamy, magma. No i teraz, chodźcie teraz się ze mną bić, jak jesteście takie cwaniaki, kurcze. Dobra, teraz wam pokażę, co to znaczy. Co to znaczy wściekłość. Wściekłość tosta. Gammę muszę sobie wpisać, żeby widzieć. Dobra, git. Lecimy. To jest ostateczna bitka, widzowie. Jak teraz mi się nie uda, to jest, kurczę, lipa. Dobra, chodźcie. I teraz zobaczymy, co teraz powiecie na tą bitwę. Chodźcie, jestem chętny na walkę. Zapraszam do tańca, jak to mówią. O, chodźcie. No i kto jest chętny na bicie? No co? Co? Zapraszam. O, jest, kurczę, jeden. No i leżysz. No i, kurczę, kolejny jakiś? Zapraszam. Mam za dużo rzeczy w ekwipunku, zaraz będą mi wypadać. No dobra, idę gdzieś tam się przejść w takim razie. Niech idą za mną. Dobra, muszę, widzę, że na górze mam antylogauta i dlatego nie mogę wyjść też poza tą linię tam. No dobra. O, jest tu ktoś. Chodź tu. Wyląduj. Dobra. Jest, koledzy do bicia. Dobra, chodź tu, koleżko. Leżysz. I tak cię odbiję od tej ściany, no czego ty nie rozumiesz? Pyk, kurczę, leżysz. Ty też, pyk, dostałeś ciosa. On ma jakiś, on ma totem nieśmiertelności. Co tu się stało? Dlaczego tu jest tyle ludzi? To nie, jak ja teraz zginę? Dobra. Nie! Ja się nie nadaję do tego trybu. Oj, mnie wszyscy biją. Wszyscy mnie męczą. Ja, widzowie, mam już dość na dzisiaj. Ja muszę się zastanowić, jaką obrać taktykę, żeby na tym box PvP być silniejszym. Bo póki co mam wrażenie, że robię coś źle.